rozpoczęły się zdjęcia do ekranizacji książki Arkadego Fidlera Division 303. Wer hat die Zeichnung RFB? Den Schweinern hol ich mir! Das waren Polen. Einer von denen muss dich erwischt haben. Polen. Uradowany tym faktem jest syn podróżnika Marek. Stacjonował ojciec w tym, jako porucznik piechoty, oczywiście się zgłosił do armii polskiej, stacjonował w Szkocji, też już rozgorzała bitwa o Anglię, prawda? Bo, no, dziwna bitwa, wiadomo, bo to się głównie na początku rozgrywało w powietrzu. Do akcji wszedł ten Dywizjon 303 i okazało się, że od samego początku fantastycznie wyszkoleni, zdeterminowani, ojciec jak to czytał, no to zgłosił się do generała Sikorskiego z prośbą, czy nie mógłby do nich tam pojechać. No i też pewnie się cieszyli, że ktoś przyjedzie, fotografuje, będzie pisał, że zachowa pamięć o nich. Rzuciłem taki pomysł, najwyższa pora, żeby stworzyć film, prawda? Ci bohaterowie odchodzą, pamięć powinna o nich zostać. No i właściwie wszyscy podchwycili. Myślę, że film ma szansę nie tylko w Polsce zaistnieć, ale także i w Anglii. Tak, gramy tylko ten początek. W rolach głównych zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Macieja Zakościelnego. Premiera filmu przewidziana jest na przyszły rok.